Wolne głosy za granicą, Michał Trześniewski, kłaniam się Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Afgańczycy masowo udadzą się do Europy, czy potencjalny szlak migracyjny może wieść przez Polskę. I witam się z naszym gościem, a jest nim pan Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Także dzisiaj będziemy rozmawiać o tym potencjale migracyjnym z Afganistanu. Natomiast na początku chciałbym zapytać o stan aktualny. To znaczy wiemy, że w Afganistanie przez ponad 40 lat trwała wojna. Teraz także źle się dzieje. Czy przez te wszystkie lata Afgańczycy masowo emigrowali ze swojego kraju, tworząc w różnych miejscach na świecie duże diaspory? Czy Afgańczycy to jest naród uchodźców? No, w dużej mierze tak. Afgańczycy dzisiaj to jest trzecia największa grupa uchodźców na świecie po Syryjczykach i Wenezuelczykach. I to jest pokłosie tych 40 lat wojen i konfliktów i destabilizacji w kraju. Jednak musimy pamiętać, że afgańscy uchodźcy mieszkają, przenosili się głównie do państw ościennych. Tak? To Iran i Pakistan mają największą grupę uchodźców z Afganistanu, a poza tym Afgańczycy mieszkają też w Turcji, w Rosji, w krajach europejskich, Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. No już, to już są mniejsze liczby tych uchodźców, którzy tam znaleźli schronienie. Jeżeli mówimy o takich masowych, o dużych liczbach, no to są głównie osoby, które mieszkają właśnie w Pakistanie czy w Iranie. W samym Iranie szacuje się, że Afgańczyków żyje około 4 milionów. Z tego poniżej miliona to są uchodźcy tacy zarejestrowani w organizacjach międzynarodowych. Reszta, większość z nich żyje tam jakby no, trochę w nieuregulowany sposób. Tak? Nie mają dokumentów, nie mają paszportów, nie mają w zasadzie żadnych też przywilejów, które się z tym wiążą. Więc tak, to jest jedna z większych grup ludzi szukających opieki poza granicami Afganistanu, poza swoją ojczyzną. I ta sytuacja może się znowu pogorszyć, bo przez ostatnie 20 lat, jeszcze tylko dodam, jednak Afgańczycy do Afganistanu wracali. Tak? Więcej ludzi wracało do Afganistanu przez ostatnie 20 lat, niż z niego wyjeżdżało. No i teraz znowu sytuacja może się odmienić. Czyli mamy około 4 milionów Afgańczyków w Iranie i w Pakistanie jest podobnie. W Pakistanie ta liczba jest nieco mniejsza, chyba około ponad 2 miliony zarejestrowanych uchodźców i do końca też nie wiemy, ilu jest tam osób, które no, jakoś nie ujawniają swojego statusu, czy nie mają dokumentów, ale to też jest kilka milionów Afgańczyków w samym Pakistanie. 3,5 miesiąca temu talibowie przejęli władzę w Afganistanie. Jak pamiętamy, 15 sierpnia wkroczyli do Kabulu. Czy od tamtego momentu jest obserwowany jakiś masowy eksodus Afgańczyków, bo tak zapowiadano przed przejęciem władzy w Afganistanie przez talibów, że Afgańczycy będą przed nimi uciekać. Czy od momentu, kiedy talibowie przejęli władzę w Afganistanie, Afgańczycy uciekają? No właśnie to się nie wydarzyło, tak? Ten zapowiadany kryzys migracyjny, uchodźczy się nie wydarzył z wielu różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że skończyła się wojna, tak? Że ta ofensywa talibów no, błyskawicznie się zakończyła, w zasadzie bez oporu sił rządowych, co stabilizowało w jakimś stopniu sytuację. Tak? Nie ma działań wojennych, no to ludzie już nie uciekają przed frontem, prawda? Przed poważnymi zagrożeniem dla życia. To jest po pierwsze. Po drugie, talibowie sami zablokowali przejścia graniczne, tak? Przejęli kontrolę nad tym, kto wyjeżdża z kraju i nie wypuszczali ludzi, Afgańczyków po prostu do krajów ościennych. I po trzecie, to właśnie polityka państw ościennych jest taka, że te wszystkie państwa w zasadzie już od początku tego roku, nawet przed przejęciem władzy przez talibów, zamknęły po prostu granice dla Afgańczyków. Nie chcą już więcej uchodźców z Afganistanu, no wskazując chociażby na to, że goszczą ich u siebie naprawdę ogromne, tak, wiele milionów ludzi od wielu, wielu lat. I mówią, że już więcej nie są w stanie przyjąć Afgańczyków. Boją się też o kwestie tam bezpieczeństwa, sytuacji gospodarczą i tak dalej. W związku z tym oni też zatrzymali ten trochę ruch z Afganistanu, więc z tych różnych względów no, na razie obserwujemy taki ograniczony eksodus. Tak? Mamy
około 80 tysięcy Afgańczyków zarejestrowanych od początku roku przez UNHCR, agendę ONZ-owską. W państwach sąsiednich nowych Afgańczyków w tym roku zarejestrowanych, tak, 80-90 tysięcy. Do tego trzeba dodać pewnie kilkaset tysięcy, może 300, może więcej osób, które szacunkowo obliczamy, tak, że przedostały się w sposób właśnie nielegalny czy nieuregulowany do Iranu czy do Pakistanu. Więc to są takie liczby, które tak naprawdę w tej części świata, no, Afgańczycy wyjeżdżali do tych państw i wracali często do swojego kraju. To nie jest jeszcze coś jakby kryzysowego czy nadzwyczajnego w tym momencie, ale mówię, to jest sytuacja na dzisiaj. Musimy pamiętać, że w Afganistanie narasta kryzys gospodarczy i kryzys humanitarny, co za tym idzie. No, szacunki organizacji międzynarodowych są zatrważające, tak? Mówiąc o tym, że 20 milionów ludzi jest zagrożonych głodem. Prawie wszyscy będą żyli poniżej granicy ubóstwa. 5 milionów dzieci zagrożonych głodem i tak dalej. Tak? W związku z tym, jeżeli ta sytuacja gospodarcza nie poprawi się w najlepszych miesiącach, to faktycznie wtedy, myślę, będziemy mieć do czynienia z bardziej masowymi ucieczkami z Afganistanu, dlatego że ci ludzie będą po prostu uciekali przed śmiercią głodową. No właśnie, czyli ten masowy eksodus jeszcze nie nastąpił. Natomiast jak pan uważa, czy on może nastąpić w przeciągu kilku następnych miesięcy? No i ewentualnie, jeżeli nastąpi, to w jaki sposób Afgańczycy mieliby się do Europy chociażby przedostawać? No wiemy, że z Afganistanu jednak jest dosyć daleko na stary kontynent. Czy być może koleją? Jakie są te szlaki migracyjne, potencjalne szlaki migracyjne Afgańczyków? No więc po pierwsze, czy jest takie realne zagrożenie? W mojej ocenie ono jest coraz bardziej realne. Tak? Jakby to jest trochę wynik też polityki Zachodu, tak? Że wstrzymano pomoc rozwojową i ekonomiczną dla Afganistanu. No i jakby sytuacja pod rządami talibów wygląda coraz gorzej, tak? Bo tam po prostu ludzie nie dostają pensji, nie mają za co żyć. Więc jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywała przez następne kilka miesięcy, no to z miesiąca na miesiąc będziemy obserwować no, coraz poważniejszy kryzys humanitarny i kryzys gospodarczy. No i w związku z tym będą też te migracje. Tak? Do tego będzie dochodził kryzys polityczny i kryzys bezpieczeństwa. Tak? Bo jeżeli talibowie nie będą no, w stanie zarządzać państwem, tak, wypłacać ludziom pensji, nie będą mieli z czego no, dostarczać usług publicznych i tak dalej, no to wywoła też oczywiście niepokoje wewnętrzne, to będzie wzmacniało organizacje terrorystyczne, to będzie prowadziło do destabilizacji wewnętrznej państwa. Więc te kwestie polityczne i gospodarcze mogą faktycznie w przyszłym roku doprowadzić do silniejszej presji migracyjnej. I dokąd ci ludzie będą szli? No, w pierwszej kolejności do Pakistanu i do Iranu, jak do tej pory. Republiki Środkowoazjatyckie są raczej niechętne na przyjmowanie uchodźców i tutaj one nie są tradycyjnym kierunkiem, więc na ten kierunek północny pewnie będzie mniejsze parcie, mniejsza presja. A jak to do tej pory wyglądało? No, Afgańczycy trafiali do Europy, prawda? Od wielu, wielu lat. Oni tak naprawdę w tym tak zwanym kryzysie migracyjnym w 2015 roku, no, stanowili drugą najliczniejszą grupę po Syryjczykach. Tylko w 2015 i 2016 roku to prawie 400 tysięcy Afgańczyków dotarło do Europy, tak, w sposób nieuregulowany. W ostatnim roku, 2020, to też było 10 tysięcy Afgańczyków. Tak? Więc ci ludzie faktycznie docierają do Europy w ostatnich latach. Stanowią drugą największą grupę na przykład obcokrajowców, którzy starają się o azyl w Unii Europejskiej. To jest też około 40-50 tysięcy ludzi każdego roku. No i oni docierali do Europy najczęściej szlakiem tutaj zachodnio-śródziemnomorskim, tak? Czyli szli przez Iran, przez Turcję, docierali tutaj do Morza Śródziemnego i później do Grecji, najczęściej tą trasą. I to jest ciągle najbardziej aktualne, możliwe, no ale tutaj pamiętajmy, że z jednej strony jest i w Iranie mniejsza gotowość do przyjęcia afgańskich uchodźców i w Turcji też ta cierpliwość dla uchodźców się trochę kończy. Mamy różne doniesienia o takich nastrojach antyuchodźczych,
lokalna ludność nie chce już nowych uchodźców i z Afganistanu, i z Syrii. W związku z tym to też będzie czynnik, który będzie z jednej strony wypychał tych Afgańczyków dalej na zachód, ale z drugiej strony będzie utrudniał tym nowym Afgańczykom jakby przedostanie się przez ich terytorium. W każdym razie szlak przez Turcję jest ciągle najbardziej popularny. No i pozostaje pytanie, czy jakieś inne drogi, na przykład na granicę Polski z Białorusią, nie zostaną też tutaj w większym stopniu wykorzystane. Mamy przecież doskonałą kolej transsyberyjską, że tak powiem, pół żartem. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o tych Afgańczyków, uchodźców, czy nielegalnych migrantów, którzy znajdują się w państwach ościennych. Mówił pan o tym, że kilka milionów jest ich i w Iraku, i w Pakistanie. Czy te państwa mogą ich wypychać ze względu, albo potencjalnie wypychać, jeżeli nie uzyskają na przykład jakichś koncesji politycznych, bo wiadomo, że teraz imigrantami się gra, że jest to swego rodzaju broń demograficzna czy humanitarna, o czym sami się przekonujemy na granicy polsko-białoruskiej. Myślę, że to jest bardzo zasadne pytanie i raczej czegoś takiego bym się spodziewał i oczekiwał. To znaczy i Iran, i Pakistan na razie, prawda, wysyła sygnały takie, że nie będzie przyjmował uchodźców. Jeżeli oni tam trafią, to będzie raczej ich nie będzie ich zatrzymywał u siebie w kraju. Tak? To jest trochę sprzeczne z tą polityką Unii Europejskiej, która na tą chwilę chce jakby zatrzymać tą migrację. Jeżeli doszłoby do jakiejś destabilizacji w Afganistanie, no to jakby drugą linią takiego, powiedzmy, oporu, no to są państwa ościenne. Tak? I dlatego Unia Europejska przygotowała taki pakiet wsparcia o wysokości prawie miliarda euro dla Afganistanu, z czego połowa ma trafić do państw ościennych właśnie po to, żeby pomóc im poradzić sobie z ewentualnym napływem masowym migrantów z Afganistanu. Więc ta zachęta finansowa jest jakby na stole wyłożona przez Unię Europejską, tylko że wydaje mi się, że to nie jest wystarczające dla państw regionu. Się już nauczyły też różne państwa, że od Unii Europejskiej można w takiej sytuacji dostać nieco więcej, więc sama oferta finansowa nie będzie wystarczająca i wtedy mogą też prosić o inne przysługi, ustępstwa ze strony Unii. No to już każdy kraj inaczej, prawda? Nie wiem, Pakistan zabiega o pewne koncesje handlowe, temat terroryzmu, ochrony praw człowieka. No to są różne kwestie sporne, które są na agendzie. Iran zabiega o to, żeby zniesiono sankcje międzynarodowe, amerykańskie, tak? W związku z tym jakby tutaj zbytnie poleganie na państwach ościennych tak naprawdę no, stawia trochę Unię Europejską w takiej sytuacji bycia podatną na szantaż polityczny ze strony tych państw ościennych, więc tutaj możemy spodziewać się trudnych też negocjacji i to nie musi być takie łatwe, tak, że po prostu wyślemy więcej pomocy humanitarnej do Iranu czy do Pakistanu i ten problem się sam rozwiąże. To będzie dużo bardziej skomplikowany proces. To jeszcze zapytam o deportację. Załóżmy, że Afgańczycy będą masowo docierać na stary kontynent do Unii Europejskiej, ale część z nich na pewno nie uzyska azylu, nie otrzyma statusu uchodźcy, bo po prostu nie będzie na to zasługiwała, nie okaże się, że jest prześladowana u siebie w kraju. Czy taką osobę można do Afganistanu po prostu odesłać? No bo skoro tutaj u nas jest nielegalnie, nie dostaje azylu, no to coś z nią trzeba przecież zrobić. No tu jest poważny problem, tak? Bo w obecnej sytuacji nie ma możliwości odesłania nikogo do Afganistanu, tak? Żadnego obywatela Afganistanu z powrotem do jego ojczyzny. To już jakby zostało, ONZ wydał takie dyspozycje, regulacje 16 sierpnia, zaraz po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów, tak? Żeby nie zawracać Afgańczyków do ich ojczyzny, ani nawet do państw ościennych, czyli do Iranu czy do Pakistanu. W związku z tym Unia Europejska wstrzymała deportacje i teraz się te deportacje nie odbywają. No, myślę, że to jest jakby ze wszechmiar zasadne, tak? Bo do końca nie wiemy, jaka będzie sytuacja, jakie zagrożenia czekają na danego Afgańczyka, którego mielibyśmy dzisiaj odesłać do Afganistanu rządzonego przez talibów. Tak? To jest wystawianie tych ludzi na śmiertelne niebezpieczeństwo. Więc sytuacja jest taka, że prawdopodobnie zdecydowana większość, jeżeli nie wszyscy Afgańczycy, którzy będą występować o azyl w Unii Europejskiej w najbliższym czasie, będą ten azyl otrzymywali przy jakąś formę ochrony międzynarodowej, tak? Bo to są różne też tutaj rozwiązania prawne dostępne.
W związku z tym ich zawracać do Afganistanu nie można. Większość będzie dostawała zgodę na pobyt na terytorium Unii Europejskiej, co ma też taki jakby trochę negatywny wymiar w tym sensie, że to może działać też jako taki magnes, zachęta dla Afgańczyków, którzy też na przykład żyją dzisiaj w Turcji albo w innych miejscach, gdzie nie do końca może im coś zagraża, ale w obecnej sytuacji to jest ten moment, kiedy Afgańczycy mogą chcieć dostać się też do Unii Europejskiej, dlatego że dzisiaj mają większą szansę na uzyskanie tutaj legalnego pobytu i nie można ich odesłać do ich państw pochodzenia. Tak? I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. A zatem być może czeka nas to, co działo się w Europie w roku 2015. Niestety. Kłaniam się. Bardzo dziękuję. Pan Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro. Dobrego wieczoru.